Cześć, ja mam na imię Dominika i witam Was na kanale Drogerii Horex. W dzisiejszym filmie witam się znowu w zaczętym, ale nieskończonym makijażu, a to dlatego, że przygotowałam dla Was makijaż w najnowszych trendach, a mianowicie Barbie Girl Makeup. Jeśli jesteście ciekawi, co to w ogóle jest, to serdecznie zapraszam do oglądania dalej. Zanim przejdziemy do makijażu, bo oczywiście ja wykonam dla Was makijaż, przybliżę Wam mniej więcej, czym jest sam taki trend Barbie Core. Oczywiście nie tyczy się to tylko makijażu, tyczy się to ogólnie całej strefy fashion, beauty i nawet takich, wiecie, domowych aspektów, różnych tam akcesoriów itd., itd. Wiem, że to może brzmieć troszeczkę przerażająco, ponieważ Barbie Core tak na pierwszy rzut ucha, jakkolwiek to brzmi, może wydawać się to taki bardzo agresywny, bardzo mocny, zwłaszcza różowy akcent w jakimś tam, nie wiem, stroju, w makijażu i tak dalej. A nie ma tutaj nic strasznego tak naprawdę, ponieważ jest to nic innego jak przemycenie akcentu kolorystycznego do naszej codzienności. Jest to trend, który jest teraz na jesień i zimę 2022-2023 tym jednym z popularniejszych i chodzi właśnie o takie dorzucenie subtelnego akcentu do swojej codzienności. Czy to na przykład na paznokciach, czy to w makijażu, może być kolor pomadki, jakiś bardziej widoczny róż na policzkach, oczywiście dla odważniejszych makijaż oka, ale także na przykład jakiś, nie wiem, różowy sweterek bądź poduszki w salonie w różowym kolorze. Także to nie chodzi o to, żeby nagle zrobić z siebie lalkę Barbie, a o to, aby właśnie ten róż wdrożyć w swoje życie. Także jeśli to już mamy wyjaśnione, myślę, że możemy zabierać się do pracy. Ja użyję sobie dwóch paletek, tej, której używałam ostatnio, Kaleidoscope. Ostatnio używałam niebieskich kolorów, dzisiaj oczywiście pójdę w róż i Look Up od Eveline. Także zbliżam się i zaczynamy. Ja chciałabym wykonać coś na kształt Smoky Eye, ale z delikatnym odcięciem Cut Crease w wewnętrznym kąciku. Będzie to bardziej makijaż wyjściowy, taki, wiecie, rzucający się w oczy, ponieważ chciałabym jak najlepiej wykorzystać ten trend i pokazać Wam, co można zrobić z różem przede wszystkim. Zacznę sobie od paletki Eveline Look Up. Ona tutaj ma taki bardzo specyficzny kolor. On jest różowy, natomiast ma taką nutkę fioletu w sobie. Pamiętajcie w ogóle o tym, że żeby przemycić do swojego makijażu róż, wcale nie musi być to jakiś, wiecie, wściekły różowy kolor. Może być to na przykład pudrowy róż, może być to na przykład delikatnie błyszczący rozświetlacz w kolorze różowym. To wiecie, to naprawdę są akcenty, niekoniecznie po prostu cała stylizacja, chyba że chcecie, to oczywiście śmiało. Ja ten kolor nabrałam sobie na płaski, puchaty pędzelek i będę nakładała w zewnętrznym kąciku. Dalej na ten sam pędzel wezmę sobie ten taki typowo różowy róż. On tutaj naprawdę ślicznie wygląda w zestawieniu z tymi różnymi kolorami tak naprawdę. Sama definitywnie nawet nie wiem, jak chcę, żeby ten makijaż wyglądał. Mam delikatny zamysł, natomiast wiem, które kolory mi się podobają. Więc teraz ten kolor nałożę sobie dalej, tak aby nie przekraczać samego środka oka, czyli tak jakby na 1/3, ale żeby już w wewnętrzną część oka nie wchodzić. Teraz zmieszam sobie dwa kolory, ten, którego używałam teraz oraz ten najjaśniejszy, taki, ja bym powiedziała troszkę majtkowy, różowy, ale taki jaśniutki, żeby rozblendować granice tego cieniowania, które sobie już nałożyłam jako takie moje bazowe i będę już wchodziła delikatnie w załamanie powieki, ale właśnie w wewnętrznej części oka. Naprawdę ciężko jest to wszystko tak powiedzieć, wiecie, żeby to było wiadomo, o co chodzi. Tak sobie blenduję i widzę właśnie, że ten środkowy róż, który mam na powiece, zrobił mi plamę. W sensie troszeczkę tak jakby schodzi w momencie, w którym go blenduję. Natomiast na razie nie będę z tym nic robić, żeby go jeszcze bardziej nie naruszyć. Rozblenduję tyle, ile potrzebuję i najwyżej na sam koniec go doklepię. Ale no, trudno. Szkoda, bo jest śliczny. No niestety będę musiała zmienić koncepcję tego makijażu, ponieważ nawet jak go doklepałam, to
tak średnio tutaj bym powiedziała się zachowuje. Także wewnętrzny kącik zrobimy sobie jasnym błyskiem o różowym podtonie, natomiast właśnie na ten nałożony wcześniej róż nałożę troszeczkę jakiegoś brokatowego cienia właśnie w kolorze różowym, żeby zakryć tę plamkę. No niestety. Ale wiecie, no nie zdarza się tak, że każdy kolor będzie idealny, także życie. Kolor, który sobie wybrałam, to kolor z tej paletki Kaleidoscope. On jest tutaj, nie da się tej paletki pokazywać. Nie wiem, czy też kamera w ogóle oddaje, jak jest błyszczący, ale jest naprawdę przepiękny. Jego właśnie sobie nałożę... On jest w ogóle taką śmieszną, piankową konsystencją. Jak go dotykam, to się przesuwa. I właśnie nim chciałabym sobie pokryć wewnętrzny kącik, a potem to już zobaczymy. Na razie nałożę to, co mam na palcu, a potem wyrównam sobie pędzelkiem. No ten cień jest po prostu przepiękny, ale absolutnie kamera go nie oddaje. Teraz wezmę sobie ten najjaśniejszy błysk z paletki od Eveline i nałożę w wewnętrznym kąciku oka. Zobaczymy, jak rozświetli. Wrócę teraz do tej paletki Kaleidoscope, dlatego że róże błyszczące w palecie Eveline są takie troszeczkę bardziej za fioletowe. Troszeczkę za bardzo fioletowe jak na mój gust. A tutaj mam taki różowy róż, który już nie jest tak mocno błyszczący, ale powinien ładnie zlać się z tym kolorem matowym, który mam na powiece, więc wezmę go sobie i doklepię troszeczkę palcem w miejscu właśnie, w którym ten błysk taki mocny łączy mi się z tym matowym. Teraz czas na dolną powiekę i tak się zastanawiam właśnie, co tutaj zrobić, ale chyba zrobię ją troszeczkę jaśniejszą, aby zrównoważyć ten makijaż, bo i tak jest już dość różowy mimo wszystko. Jak ta paletka zacznie ze mną współpracować tylko. Także wezmę sobie chyba właśnie ten taki majtkowy różowy i znowu zmieszam z tym różem, który używałam wcześniej i nałożę go po prostu na całą dolną powiekę. Wydaje mi się, że w ogóle zrobimy sobie kreskę w tym makijażu, także lecimy. No dobra, cieniowanie myślę mamy skończone, jest naprawdę dramatyczne, ale też wiecie, czasami dobrze jest się troszeczkę wyżyć, a nuż coś Wam się spodoba w tym makijażu i postanowicie się pobawić. I jak powiedziała, tak zrobi, będziemy robili teraz kreskę i to jest eyeliner od marki UC, tak mi się wydaje, No More Drama Eye Marker. I zrobimy sobie taką, no myślę, konkretną kreskę, ponieważ będą konkretne rzęsy. Kreska jest gotowa, troszeczkę wyciągnęłam ją w wewnętrznym kąciku w ten dzióbek i powiem Wam, że całkiem fajny ten liner, całkiem ładnie pisał po matach, po błyskach, nie zacinał się. Zwłaszcza, że ma filcową końcówkę, to jest naprawdę bardzo duży plus dla linerów. Także dobra, ja kończę drugie oko, przyklejam rzęsy i przechodzimy do ust. I tak wygląda gotowy makijaż oczu, myślę, że wyszedł bardzo fajnie i te rzęsy dodatkowo tak zlalkowały ten makijaż. Dolnych nie malowałam, bo stwierdziłam, że akurat tutaj w tym makijażu w ogóle nie są potrzebne, wystarczy takie dość niskie cieniowanie. I teraz przejdziemy sobie do ust. I z racji tego, że tutaj na oczach już dużo się dzieje i wszędzie jest dużo różu, zostaniemy tylko przy takiej koloryzowanej pomadce od... W sumie to jest taki balsam koloryzujący od Clinique. On jest w kolorku Spritz Pop. I nałożymy go sobie po prostu na usta, bez żadnych konturówek, bez żadnych dodatkowych pomadek, tylko po to, aby nałożyć troszkę koloru. I tak, kochani, prezentuje się gotowy makijaż. Ta pomadka jest idealnym przykładem na to, jak właśnie taki róż delikatnie przemycić do swojej codzienności. Ona ma bardzo subtelny odcień. W kamerze wydaje mi się, że jest nawet jeszcze jaśniejsza niż w rzeczywistości. Także naprawdę, ja wiem, że ten makijaż jest szalony, ale on jest szalony dlatego, że ja się po prostu chciałam wyżyć i chciałam zrobić go w taki swój bardziej instagramowo pokazowy sposób. Oczywiście możecie na przykład w tym momencie zmienić kolory i na przykład na dolną powiekę nałożyć brąz zamiast różowych błysków, również jakiś złoty, taki szampański odcień i też będzie to przepięknie wyglądało i będzie już dużo bardziej takie
codzienne. Mam nadzieję, że wiecie, o co mi chodzi. Ja po prostu chciałam się pobawić i wydaje mi się, że wyszło całkiem fajnie. Koniecznie dajcie znać, jak podoba Wam się makijaż i co myślicie o właśnie takim trendzie z naciskiem na kolor różowy. Jestem bardzo ciekawa. Ode mnie to by było na tyle w dzisiejszym filmie. Jeśli się podobał, koniecznie zostawiajcie kciuki do góry i subskrybujcie kanał Drogerii Horex, aby być na bieżąco. Przed nami święta, więc dawka makijaży świątecznych pojawi się. Już teraz Wam mogę powiedzieć. Serdecznie dziękuję za oglądanie i do zobaczenia następnym razem. Pa, pa!